Dzień dobry, to jest czwartek, 27 sierpnia, minęła godzina 9, rozpoczynamy super raport Kamila Biedrzycka. Witam Państwa i zapraszam na dzisiejszy program. Naszymi gośćmi dziś Robert Winnicki z Konfederacji, Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego i ekonomista Marek Zuber, z którym będziemy zastanawiać się wspólnie, jak wygląda sytuacja finansowa państwa i czy rzeczywiście jest tak dobrze, jak przekonują przedstawiciele partii rządzącej. Co oznaczałby lockdown, całkowity lub częściowy i czy w ogóle jesteśmy w stanie jeszcze w jakikolwiek sposób podtrzymywać i pompować, mówiąc nieładnie, polską gospodarkę. Na ten temat dziś rzecz jasna, nie zabraknie tematów politycznych, nie zabraknie też tematów epidemicznych, rzecz jasna, no bo koronawirus nie daje nam od siebie odpocząć. Mamy oczywiście dane z Ministerstwa Zdrowia, które wskazują na to, że tych zakażeń codziennie jest coraz więcej. 729 dokładnie wczoraj nowych zachorowań na COVID-19 odnotowano, łącznie już 63 802 osoby. Jeśli chodzi o zgony, też ich jest całkiem dużo. Wczoraj 17 kolejnych, łącznie już 1994. Wyleczonych zostało 43 390 osób, 615 tylko wczoraj. Jeszcze informacja też dotycząca koronawirusa z Ukrainy, niestety bardzo niedobra. Była premier Ukrainy Julia Tymoszenko, jak Państwo wiedzą, kilka dni temu na koronawirus zachorowała. W tej chwili niestety jej stan się pogarsza. Wczoraj trafiła na oddział intensywnej opieki medycznej. W związku z tym czekamy na informacje z Ukrainy dotyczące oczywiście zdrowia Julii Tymoszenko. Teraz już przeniesiemy się do Janka Złotorowicza i do redakcji Super Ekspresu. Zapraszam Państwa, rozpoczynamy super raport. Polska szykuje się na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 1 września dzieci mają iść do szkół. Nie wiadomo jeszcze w jakim systemie. To będzie zależało prawdopodobnie od samorządów i od dyrekcji każdej poszczególnej placówki. Jedni zaczynają lekcje normalnie, drudzy w systemie hybrydowym, trzeci w systemie zdalnym. Tymczasem pan były minister zdrowia Łukasz Szumowski bawi się na Wyspach Kanaryjskich i od tego zaczniemy naszą rozmowę z Jankiem Złotorowiczem. Janku, dzień dobry, witam cię. Dzień dobry Kamilo, dzień dobry Państwu. Dzisiaj kontynuujemy tak naprawdę dwa tematy, o których rozmawialiśmy wczoraj. One są niezwykle ciekawe i budzą ogromne społeczne emocje. I rzeczywiście zaczynamy od ministra Łukasza Szumowskiego, bo nie dość, że no w sytuacji, kiedy no mamy trudny moment w Polsce, pan minister po pierwsze postanowił porzucić swój resort, po drugie pojechać na wakacje i co ciekawe do Hiszpanii, która ma trafić na, za chwilę na listę krajów zakazanych, jeżeli chodzi o loty z Polski. No tak, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby to chodziło o ministra jakiegokolwiek innego resortu, ale w sytuacji jak dobrze. Przede wszystkim przypomnijmy tym z Państwa, którzy może nie widzieli wczorajszego super raportu, niedobrze. Wczoraj w Super Ekspresie opublikowaliśmy zdjęcia pana ministra, który właśnie no, baluje na rajskich Wyspach Kanaryjskich, między innymi pływa tam sobie żaglówką w pełnym słońcu, w samych kąpielówkach. No wszystko pięknie, wszystko cudownie, no tylko, że my tutaj zostawił nas de facto, inaczej się tego nie da określić z tą pandemią. Ja rozumiem, że każdy minister ma prawo do dymisji, każdy minister ma prawo też do wakacji, ale nawet sytuacji, przypomnijmy, no wraz z jego dymisją skończyła się jego, że tak powiem, polityczna odpowiedzialność za to, co się dzieje w resorcie zdrowia, ale tak jak ja też mówiłem wczoraj, mógł zostać na miejscu, mógł wdrażać, od wczoraj mamy wreszcie nowego ministra zdrowia, mógł wdrażać go, mógł mu pomagać, a tymczasem po prostu sobie wyjechał. Nasza publikacja, no co nie dziwne, wywołała spore zamieszanie, do tego stopnia, że pojawiły się wręcz głosy, czy przypadkiem pobyt Łukasza Szumowskiego za granicą, na terytorium Hiszpanii, nie ma czegoś wspólnego z przesunięciem zakazu lotów, bo miał już zacząć obowiązywać, tymczasem został przesunięty na... Przypomnijmy, że Wyspy Kanaryjskie to teren hiszpański. To Wyspy, chociaż tam akurat pandemia aż tak drastyczna nie jest, ale jednak mimo wszystko jest to Hiszpania, już pojawiły się głosy, czy przypadkiem to przesunięcie zakazu, który miał już obowiązywać, zacznie obowiązywać dopiero od 1 września, nie jest po to, żeby minister mógł spokojnie wrócić na wakacje. Żeby nie być gołosłownym, zacytuję choćby koleżankę naszą po fachu, dziennikarkę Polsat News Sylwię Madejską, która na naszą publikację zareagowała tak. To już wiecie, dlaczego przełożyli daty wprowadzenia zakazu lotów. Zostańcie na wakacjach w Polsce, ja lecę sobie do Hiszpanii, będzie tam was mniej. No i tak to wygląda. No, z Jankiem zawsze proponujemy Państwu Podlasie i Mazury, dobrze pamiętam. Tak, Podlasie i Mazury i też jeszcze góry. Ja się wybieram już za tydzień w Beskidy, już się nie mogę doczekać. No nie będę miał tak pięknej pogody, jak były już minister Szumowski na swoich rajskich czasach, ale liczę, że będzie ładnie. Dla mnie i tak, ja byłem kiedyś na Kanarach, Beskidy uważam, są dużo ładniejsze. Właśnie, co zachwalicie swojego nie znacie, taka prawda. Koszmarną historię teraz masz dla nas. Morderstwo na weselu. Morderstwo na weselu to taki bardziej typowy dla naszej działalności tu w Super Ekspresie temat, bo my dużo tu opowiadamy o tym właśnie, że chociażby wesela, jak wiemy, są wylęgarnią koronawirusa. Trzeba bardzo się na nich pilnować, ale sami sobie nie przypominamy, a przecież Państwo mogą mi uwierzyć, dużo różnych morderstw w różnych sytuacjach opisujemy. Takiego jeszcze nie opisywaliśmy. Morderstwo na weselu, co prawda to nie panna młoda pana młodego, bo to dopiero byłoby przerażające, ale goście weselni,
para, pani Karolina i pan Piotr pokłócili się podczas imprezy. Tam goście nam opowiadali, świadkowie tego zdarzenia, że ona była cały czas o niego zazdrosna, cały czas robiła mu wyrzuty. W końcu zrobiła taką awanturę, że została wręcz z tego, jak opowiadają nam świadkowie, wyproszona z tego wesela. Wróciła jednak i już po poprawinach w środku nocy z pomocą noża zamordowała swojego ukochanego. Nie wiem, jak to skomentować. Nie, to nie, to ta sytuacja nie do komentarza, to po prostu opisuję, żeby państwo wiedzieli, co się potrafi dziać w tym kraju, a naprawdę potrafią się w nim dziać często przerażające i przedziwne historie. I jeszcze jeden wątek z wczoraj, czyli Patryk Wega, znany reżyser, któremu skarbówka zarekwirowała, tak to określmy i uprośmy, jego warte 2,5 miliona złotych Lamborghini i co teraz? No po pierwsze okazało się, że nie jego. Ja wczoraj mówiłem, że trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić. No, użytkowane bo pani prokurator, przez niego. Tak, pani prokurator powiedziała wprost, nie prowadzimy postępowania dotyczącego pana Patryka Wegi. Samochód został zabezpieczony, natomiast pan Wega nie był właścicielem tego pojazdu, a użytkownikiem. Znowu, kobietactwo musiał się przesiąść, jak widzę, do czegoś, co jest warte milion złotych. Ale to znowu, bo ktoś mógł nie oglądać, znowu nieładnie. Wczoraj opisywaliśmy, że Krajowa Administracja Skarbowa na polecenie prokuratury zabezpieczyła, co to było? To było Lamborghini, warte prawie 2,5 miliona złotych, którym Patryk Wega jeździł. Chodziło o to, że zdaniem prokuratury zostało ono sprowadzone do Polski na podstawie sfałszowanych dokumentów i w związku z tym no, bezprawnie uniknięto opłacenia dosyć wysokiego cła za to auto, więc auto zostało na poczet śledztwa zabezpieczone. No i tu zastanawialiśmy się, co się stanie z takim Patrykiem Wegą, jeżeli zabiorą mu auto. Państwo mogą sobie wyobrazić, co u was by się działo, gdyby wam skarbówka zabrała auto? No Patryk Wega musiał gdyby się przesiąść. Gdyby wam skarbówka zabrała Lamborghini. No w ogóle auto. No Patryk, każdy musiałby się przesiąść do innego, tańszego auta. Patryk Wega też przesiadł się do innego, do tańszego. No do najtańszego Ferrari, jakie da się zorganizować. One jest warte znowu marne milion złotych. Wyraz współczucia. No i znowu, no nie jest jego właścicielem, wypożycza je. Za spore dosyć pieniądze współczujemy. A wiemy jakie, czy nie? Według naszego rozeznania za wypożyczenie takiego auta trzeba płacić nawet 40 tysięcy złotych miesięcznie. Problemy pierwszego świata. Tak. Jan Złotorowicz, wicenaczelny Super Ekspresu. Bardzo dziękuję, Janku. Dobrego, spokojnego dnia. Dużo zdrowia, jutra. Pozdrów wszystkich. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Pora na polską politykę. Za chwilę Państwa gościem będzie Robert Winnicki z Konfederacji, który brał wczoraj udział w spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie, no właśnie, pytanie czego? Konkretnego stanowiska wspólnego ponad politycznymi podziałami dotyczącego Białorusi, czy tego, jak Polska właśnie w ramach Unii Europejskiej w sprawie Białorusi powinna się zachowywać? O tym wszystkim między innymi już za chwilę z naszym gościem w Ekspresie Biedrzyckiej, ale teraz jeszcze przypomnijmy sobie, co po wczorajszym spotkaniu mówił szef rządu. Chcemy jak najgłośniej wołać, być rzeczywiście ambasadorem sprawy białoruskiej, tak jak dzieje się to do tej pory. Polska jest ambasadorem wolnej Białorusi, suwerennej Białorusi. To leży w naszym najlepiej pojętym interesie. Raz jeszcze powtórzę, interesie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa gospodarczego. Wreszcie także przecież pokój za naszą wschodnią granicą to absolutny warunek bezpieczeństwa i normalnego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, raz jeszcze chciałem podziękować przedstawicielom opozycji za to spotkanie. Dzisiaj, kiedy oczy Białorusinów zwracają się na Zachód, to w pierwszej kolejności ich wzrok pada na Polskę. I Polska nie może być obojętna wobec tego, co dzieje się na Białorusi. Nie może być i nie jest. Od pierwszych dni, kiedy wezwaliśmy do specjalnego posiedzenia Rady Europejską, co się też stało. Polska jest i zostanie ambasadorem wolnej Białorusi. Już chcę zadeklarować coś, co przecież mówiłem w Sejmie 10 dni temu, że w przypadku Polski całe nasze 50 milionów złotych, a to są pierwsze środki przeznaczane na pomoc dla białoruskiej opozycji, a w szczególności dla osób represjonowanych, będzie przeznaczone na wzmocnienie niezależnych mediów, organizacji pozarządowych zajmujących się przemianami demokratycznymi, na wsparcie osób pobitych, torturowanych również, bo niestety można mówić o tym, że na Białorusi i trzeba mówić o tym, że na Białorusi są osoby torturowane.
I tak jak Państwu obiecałam, Robert Winnicki, poseł Konfederacji, Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie pośle, wziął Pan wczoraj udział w tym spotkaniu premiera Morawieckiego. To był teatr polityczny, czy rzeczywiście cokolwiek konkretnego ponad politycznymi podziałami, tak jak to było zapowiadane, może wyniknąć? Spotkanie odbywało się bez kamer, a znaczna jego część w ogóle była utajniona. I w związku z tym, tak, znaczna część koleżeństwa posłów zrezygnowała ze standardowych jakby teatralnych gestów, więc rozmowa była przyzwoita, na przyzwoitym poziomie i dosyć merytoryczna. Wymieniliśmy się uwagami, były i protokoły rozbieżności, ale i tego, co wszyscy wspólnie uważamy. I myślę, że no to, co myśmy przychodzili z bardzo konkretną agendą jako Konfederacja na to spotkanie, czyli trzy rzeczy. Po pierwsze, żebyśmy pamiętali, że Białoruś jest suwerennym państwem, tak? I żebyśmy tej zasady suwerenności na arenie międzynarodowej bronili, tak? Że jakby żadne państwo nie powinno być obejmowane kuratelą mocarstw w związku z tym, jakie procesy się w nim dzieją. Druga rzecz, żeby nacisk był ze strony polskiej na pokojowe rozwiązywanie tych tematów, które są na Białorusi. Ja złożyłem taką propozycję, że być może Polska na którymś etapie, może to nie jest dobry moment, bo Łukaszenka na przykład odrzucił w ogóle chęć rozmowy Angeli Merkel, ale że Polska powinna złożyć ofertę mediacji jako państwo bliskie, sąsiedzkie, z dobrą historią wobec Białorusi, mediacji pomiędzy rządem a opozycją. No i trzecia wreszcie rzecz, no to prawa Polaków mieszkających na Białorusi. Na Białorusi mieszka 500 000 Polaków, drugie tyle osób polskiego pochodzenia, najliczniejsza polska mniejszość na Kresach. I ona bardzo często jest zupełnie pomijana w tym dyskursie publicznym, który się toczy. A trzeba też podkreślić, że Polacy w tych rejonach bardzo licznie zamieszkiwanych przez Polaków, Grodno 25% Polaków, 100-tysięczna Lida 40% Polaków, niektóre wioski na pograniczu litewsko-białoruskim są czysto polskie, tak? Że tam te wystąpienia przeciwko władzy Łukaszenki są szczególnie liczne też, także miejmy tego świadomość. I że tutaj musimy zadbać o Polaków mieszkających na Białorusi. No dobrze, zainteresowały mnie te dwa słowa, które pan powiedział, czyli protokół rozbieżności. W czym się państwo nie zgadzają? Myślę, że największy protokół rozbieżności był pomiędzy postulatami wysuwanymi przez Platformę Obywatelską, dlatego że ja tam widziałem mało takiego realizmu, nawet w stosunku do tego, co mówili nam eksperci obecni na spotkaniu z różnych think tanków zajmujących się polityką międzynarodową. A ten realizm nakazuje dzisiaj stwierdzić kilka rzeczy. Po pierwsze, tak, mamy do czynienia z największymi wystąpieniami i w ogóle procesem narodowotwórczym na Białorusi, takim niespotykanym tam nigdy. To jest absolutnie niewątpliwie. Tak, Łukaszenka opiera się już wyłącznie na strukturach siłowych. Trzecia konstatacja. Sytuacja jest inna niż na Ukrainie. Nie ma wykształconych takich modeli, nawet oligarchów takich opozycyjnych wobec władzy, jak na Ukrainie nie ma. Tak, to się dopiero tworzy nowe ciało. Tak. Czwarta rzecz, Rosja. Rosja jest kluczowym graczem tutaj. Armia białoruska jest podporządkowana armii rosyjskiej i Rosja nie zrezygnuje z Białorusi z tego punktu widzenia tak czysto militarnego, ponieważ gdyby Białoruś wpadła, nie wiem, chciała wejść do NATO, to Białoruś kończy się na przedpolach Moskwy z wojskowego punktu widzenia. Granice Białorusi to są przedpola wojskowe Moskwy i tak samo jak Moskwa nie dopuściła do utraty Krymu, bo jest strategicznie ważny na Morzu Czarnym, tak nie dopuści do militarnego sojuszu, do utraty militarnego sojuszu z Białorusią. Piąta konstatacja, Europa Zachodnia, to było podnoszone, że Polska nie jest w stanie skłonić Europy Zachodniej do zajęcia się Białorusią. I prawda jest taka, i taki jest realistyczny ogląd, że po prostu oprócz Niemiec nikt nie jest zainteresowany Białorusią i wszyscy na Zachodzie uważają Białoruś za strefę wpływów rosyjskich i niech się Rosja tam martwi. Nie drażnić Putina. Nie drażnić Putina, mamy dużo innych problemów, mamy koronawirus, kryzys gospodarczy, mamy problemy w Unii Europejskiej, nie ma tak... I powszechnie uważa się na Zachodzie Białoruś za strefę wpływów rosyjskich, tak? I że niech sobie Rosja radzi z tym problemem, bo to problem jest Rosji. No więc zwracaliśmy uwagę, prawda, posłom Platformy Obywatelskiej, że to nie jest tak, że jakby Polska była szczególnie dobrze notowana w Brukseli, to by miało jakieś wielkie przełożenie na to, co my możemy w tym momencie zdziałać, bo taka jest po prostu w tej chwili linia polityczna państw Zachodu. No dobrze, a co panowie usłyszeli na te propozycje tego, żeby Polska była mediatorem w tym konflikcie? No więc premier Morawiecki stwierdził, że no problem polega na tym, że Łukaszenka nie chce rozmawiać z nikim na Zachód, że wyłącznie jakby oddał Putinowi
rozmowy zewnętrznej wisi w tym momencie na Putinie. I to jest jakaś tam prawda, natomiast sytuacja jest dynamiczna. Moim zdaniem my nie powinniśmy wykluczać tego, żeby też nie... Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że żeby nie powstało takie właśnie przekonanie czy wrażenie, że tylko i wyłącznie sytuacja na Białorusi jest dyskutowana między Moskwą a Waszyngtonem w sposób niejawny, że my też mamy tutaj coś do powiedzenia, ale to, co my mamy do powiedzenia, to jest nie bezpośrednie angażowanie się po którejś ze stron konfliktu, bo my musimy mieć relacje z Białorusią niezależnie od tego, kto tam będzie rządził. A równie dużo przesłanek jest na rzecz tego, że Łukaszenka stracił masowo poparcie Białorusinów, jak i na rzecz tego, że jednak jakiś czas jeszcze porządzi. Mhm. To jest równie prawdopodobne, dzisiaj najbardziej prawdopodobne, że jeszcze dłuższy czas porządzi. W związku z tym my, ustawiając się w roli negocjatora, tak, mamy możliwość też realizacji jakichś swoich interesów, chociażby w zakresie właśnie interesów czy gospodarczych, ale też praw Polaków na Białorusi. A pojawił się jakiś temat czy wątek związany właśnie jeśli chodzi o relacje polsko-rosyjskie? Właściwie nie. Mhm. Właściwie ten temat nie zaistniał. Rosja oczywiście była dyskutowana, jakby, no bo wpływy rosyjskie i kulturowe, językowe, gospodarcze, no Moskwa w znacznym stopniu subsydiuje tanimi surowcami gospodarkę białoruską, utrzymuje ją przy jako takim ruchu, czy właśnie kwestia armii i struktur siłowych. Więc Rosja była cały czas obecna w tej dyskusji, ale relacje Moskwa-Warszawa jakby nieistniejące właściwie w tym momencie, tak powiedzmy sobie szczerze, nie były dyskutowane. A czy nowy wczoraj powołany minister spraw zagranicznych brał udział w tej dyskusji? Nie, był pan wiceminister Jabłoński. Czy pana zdaniem to nie jest dziwne? Trochę jest. Trochę się dziwiłem, dlaczego nie ma ministra brała. Natomiast w sumie ta kwestia nie wybrzmiała, a rzeczywiście, natomiast jak rozumiem, pan minister Rau jeszcze nie jest zapoznany, ale powinien być co najmniej na tym spotkaniu. Miał tydzień na to, bo tydzień temu dowiedzieliśmy się, że jest kandydatem na szefa polskiej dyplomacji. Ciężko mi powiedzieć. Ale nie dopytywali państwo, rozumiem, nie, premiera Morawieckiego. Nie było to przedmiotem jakichś dalszych. Raczej skupiliśmy się na problemie, na temacie, a pan wiceminister... A jak pan ocenia tę kandydaturę Zbigniewa Raua? Tak szczerze. Powiedziałbym ambiwalentnie. To znaczy nie... przede wszystkim jest to człowiek mało kojarzony z dyplomacją i z sprawami zagranicznymi, w związku z czym ciężko mi powiedzieć, jaką będzie... No poza tym, że był teraz przez parę miesięcy szefem Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie. No ale to, mówmy się, niewielkie doświadczenie jak na szefa dyplomacji w tak trudnej sytuacji międzynarodowej. Tak, jest trudne. Więc to trochę jest zaskakujący wybór, jeśli chodzi o pana ministra. Ja byłem zdecydowanym, gorącym krytykiem pana ministra Czaputowicza. No, natomiast tu jest jeden wielki znak zapytania, jeśli chodzi o pana ministra. A może w ogóle by tak zlikwidować MSZ? Podzielić kompetencje między Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Pałac Prezydencki? Bo takie też zaczynają się pojawiać koncepcje, że MSZ tak naprawdę pełni wyłącznie funkcję zaplecza jakiegoś merytorycznego, a i tak nie zawsze pozytywnie jest oceniane. Powiedziałbym tak. To jest najgorszy możliwy pomysł jednak, ponieważ jeśli gdzieś sprawy zagraniczne mają być, to mają być w jednym miejscu, w jednym ręku, tak? W tym sensie to trzeba by albo odebrać te kompetencje z Pałacu Prezydenckiego, albo przekazać je w całości do Pałacu Prezydenckiego. To w jedną stronę albo w drugą, bo różne ośrodki koordynujące politykę zagraniczną to jest przepis na klęskę. Zresztą jak jeszcze jest z jednego obozu władza, no to jeszcze jako tako. Mhm. Ale pamiętamy przecież czasy czy Aleksandra Kwaśniewskiego i AWS-u, czy Lecha Kaczyńskiego i Platformy, Donalda Tuska, i to fatalnie wyglądało. Polityka zagraniczna powinna być w jednym ręku, w jednym tym i raczej pod premierem. I raczej pod premierem jako spinającym, jako w rządzie spinającym wszystkie polityki zagraniczne. Natomiast problem jest taki, że rzeczywiście to ministerstwo stało się no, takim ministerstwem trochę jakby dodatkowym w tym momencie, zupełnie bez znaczenia politycznego, a jeśli coś ma znaczenie w państwie i jest fundamentalne, rdzeniowe dla działalności państwa, to jest jednak polityka zagraniczna. Dlatego no, ja się dziwię, że tak to wygląda. A dlaczego pana zdaniem tak to wygląda? To jest po prostu kwestia krótkiej ławki, jeśli chodzi o specjalistów w tej dziedzinie w Prawie i Sprawiedliwości, w Zjednoczonej Prawicy, czy jakiegoś głębszego przemyślenia? Z jednej strony na pewno tak, a z drugiej strony w moim przekonaniu to jest też taka sytuacja, że jest zupełny brak docenienia tej działki pod tym polityka zagraniczna, a na świecie bardzo dużo się dzieje. No, PiS przyjął takie założenie, że mamy sojusz z Amerykanami, tak? Często o charakterze... Który zaraz może być mocno zachwiany po wygranej Joe Bidena. Zobaczymy, właśnie, tak. A ten sojusz z Amerykanami no, ma często charakter zresztą wasalny i że polityka zagraniczna jest ustawiona mniej więcej na sztywno, a tak nie jest. Polityka zagraniczna, no to jest właśnie dzisiaj, właśnie w tej dobie, rzecz, której trzeba
obrotowo się oglądać na każdą stronę i bardzo aktywnie też być. Ja o tym mówiłem, kiedy na przykład na początku tego roku Łukaszenka tam coś targował się z Moskwą o ceny surowców i mówiłem, że Rosjanie grozili, bo oni co jakiś czas tam właśnie takie targi odbywają, dosyć rytualnie. Ja mówię, wtedy to jest moment, że Polska wyszła z inicjatywą spotkania w Warszawie, bo rzecz dotyczyła surowców, które szły też do Niemiec, Berlin, Mińsk, Warszawa, my mamy rolę podmiotową do odegrania, no tylko jak nie ma jednak postaci politycznej, która ma jakąś wagę i ciężar polityczny na stanowisku szefa MSZ, to ciężkie takie rzeczy robić, bo premier, no wiadomo, jest zarobiony, wszystkim się zajmuje po trochu. No to powinna być jednak bardzo dociążona politycznie funkcja. Dlatego ja się dziwię, że w ten sposób to jest robione i to moim zdaniem nie świadczy dobrze o podejściu do polityki zagranicznej. A jakimi konkluzjami to spotkanie się zakończyło? Chyba największą konkluzją było to, że będzie kolejne spotkanie, że w krótkim czasie, znaczy tygodni niż miesięcy, będzie kolejne spotkanie na temat scenariuszy, jakie mogą się wydarzyć na Białorusi. Było ileś tam wniosków takich szczegółowych, które premier spisywał. Nie o wszystkich mogę mówić, bo spotkanie było w dużej części utajnione. Natomiast no, sam fakt, że nie wiem, na ile to będzie miało przełożenie w działaniach rządu, ale rząd wysłuchiwał i jakby odnotowywał no to nie jest częsta mówili. Sytuacja. No to już samo w sobie jest dobre i powiedziałbym tak, gdyby więcej dyskusji w parlamencie wyglądało tak, jak to wczorajsze spotkanie, to na pewno jako państwo polskie bylibyśmy silniejsi. Panie pośle, jak bardzo dziwi pana nieobecność prezydenta Andrzeja Dudy w całej tej sytuacji? Ostatnia jego aktywność dotycząca między innymi Białorusi miała miejsce 10 dni temu i było to takie oficjalne stanowisko podpisane przez kilku szefów państw. To nie jest zaskakujące? Ja chyba już dzień czy dwa po wyborach w Mińsku na Białorusi, po tym, co się zaczęło dziać w Mińsku i na całej Białorusi, właśnie to powiedziałem, że jeśli jest gdzieś miejsce dla Polski, dla premiera Polski albo prezydenta Polski, to w ofercie negocjacyjnej. To w tym, żeby Polska jako aktywny aktor zajęła się ofertą negocjacyjną. Tak, tylko już bardziej pytam o samego Andrzeja Dudę, że on no tak. się zapadł pod ziemię. Jego, nie ma, oczywiście Adam Bielan mówi, że było to oświadczenie, no tylko, że ono było 10 dni temu, przepraszam, ale sytuacja jest dość dynamiczna, więc prezydent powinien być chyba bardziej aktywny, prawda? I to, co było uderzające, to brak również reprezentanta prezydenta na tym spotkaniu. Mhm. Znaczy, kompetencją prezydenta jest też polityka zagraniczna, więc trochę się dziwię, że to zostało, że jakby, że to zostało przez pana prezydenta pominięte. No, myślę, że jest tu jeszcze jakieś pole, obszar do zrobienia. No dobrze, ale co się dzieje pana zdaniem? No bo coś musi. Może właśnie nic się nie dzieje, może jest spokojna konsumpcja drugiej kadencji. A nie ma pan wrażenia, że tam dochodzi do jakiegoś tarcia na linii Mały Duży Pałac? No bo proszę zwrócić uwagę na termin powołania nowych ministrów w bardzo trudnej sytuacji, zarówno przecież koronawirusowej, jak i jeśli chodzi o sytuację międzynarodową. My czekaliśmy niemal tydzień na to, żeby pan prezydent zaprzysiągł nowych ministrów. Michał Dworczyk, szef kancelarii, tłumaczył u nas tutaj, że to jest kwestia braku zgrania terminarzy. No doskonale wiemy, że jak jest konieczność, to Prawo i Sprawiedliwość potrafi wszystko zrobić w ciągu kilku godzin, więc trudno uwierzyć, że to nie można było zgrać kalendarzy prezydenta i premiera. Można taką teorię wysnuwać. Na przykład też można odnotować wypowiedź pana prezydenta w najnowszym wywiadzie w jednym z tygodników, w którym on bardzo zdecydowanie już post factum, dwa czy trzy miesiące później, opowiada się przeciwko wyborom korespondencyjnym w maju i mówi, że byłaby to katastrofa. Taki sygnał wspierający jakby Gowina i te linie. No, powiem tak, rozmawiając z jednym z polityków PiSu przed wyborami, przed drugą turą, usłyszałem coś takiego, że to będzie, że ta druga kadencja będzie bardzo ciekawa. Powiedział to z niepokojem, że w tym kontekście będzie to kadencja ciekawa, że Andrzej Duda już nie będzie musiał zabiegać o reelekcję i poparcie Prawa i Sprawiedliwości w kontekście kolejnej, bo trzeciej kadencji nie będzie, tak czy inaczej konstytucyjnie to wynika. Natomiast, że Andrzej Duda no, może sprawić wiele niespodzianek Prawu i Sprawiedliwości. Być może te powołanie ministrów i przewlekanie to jest jedna z tych... A przewlekanie skończyło się na tym, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość. Wierzy pan, że Andrzej Duda byłby się w stanie wybić na niepodległość? Nie wiem. Jakby szczerze powiedziawszy, nie jestem takim jakimś... Staram się nadmiernie nie zajmować tym, co się dzieje w obozie władzy, ponieważ dzieje się dużo,
A co z tego wyniknie dla Polski, to jeszcze zobaczymy. A to, co my mamy do zrobienia, to przede wszystkim nacisk w określonych, konkretnych obszarach, które na obóz władzy prowadzimy. Tylko niestety to, co się dzieje w obozie władzy, bardzo mocno wpływa na nasze codzienne życie. Wiemy, że tam tarcia są dość intensywne. Są. Wiemy, że obie dymisje i pana ministra Czaputowicza, i pana ministra Szumowskiego, wbrew temu, co mówi Mateusz Morawieckiego, współpracownicy, jednak były zaskoczeniem, no bo mieliśmy zupełnie inny scenariusz tej rekonstrukcji. Była jakaś mowa w ogóle o rekonstrukcji? Jakiś inny temat oprócz Białorusi został wczoraj poruszony? Nie, było wyłącznie temat Białorusi. Natomiast no te dosyć rzeczywiście nagłe i zaskakujące dymisje być może są też efektem tego, że cała, jakby, jak dojdzie do całościowej rekonstrukcji rządu, no to wtedy koalicjanci, czyli Gowin i Ziobro, będą w puli dyskutowanych i być może pan premier Morawiecki dokonał tej wymiany, żeby wyjąć MSZ i Ministerstwo Zdrowia spod puli dyskutowanych obszarów, a być może wyjął pana ministra Szumowskiego spod dochodzeń pana ministra Ziobry. A być może jest tak, że ci ministrowie, to tylko jak to się nieładnie mówi, ale to już weszło do języka polskiej polityki, ministrowie zderzaki, no. Tak, no to też metoda Jarosława Kaczyńskiego i Nowogrodzki, żeby wymieniać ludzi, którzy się zużyli w danej, na danej funkcji i w ten sposób, myślę, że tutaj polityka odgrywała zasadniczą rolę przed jakimikolwiek względami merytorycznymi. Panie pośle, czy pan jest zaskoczony zachowaniem ministra byłego już zdrowia Łukasza Szumowskiego? Mówi pani o wakacjach na Wyspach Kanaryjskich? I o tej dymisji w tak trudnej sytuacji, i o tym tłumaczeniu, że właściwie on już chciał wcześniej, ale został, ale teraz odchodzi w momencie, kiedy mamy no, tak trudną sytuację. Później rzeczywiście te wakacje, te przypuszczenia, że Hiszpania na razie nie trafiła na listę miejsc zakazanych po to, żeby pan minister sobie z Wysp Kanaryjskich spokojnie mógł wrócić. No to wszystko nie wygląda zbyt dobrze. To wszystko wygląda jak seria pospiesznych działań w obliczu właśnie tarć wewnętrznych i tego, że Ziobro z prokuraturą zaczęli się interesować Ministerstwem Zdrowia. To po pierwsze. Po drugie, jak jakiś zupełnie z punktu widzenia, nazwijmy to warsztatu politycznego, zupełnie jakichś fatalnych błędów wizerunkowych. Przypomnijmy, że Szumowski odchodząc z Ministerstwa Zdrowia nie odszedł z polityki, bo pozostaje posłem na Sejm RP, tak? Pozostaje posłem. W związku z tym te wakacje w Hiszpanii, przed którymi sam przestrzegał, no są jakimś takim, no trochę z napluciem Polakom w twarz. Wszyscy jeździcie do Hiszpanii, po czym pan minister jedzie do Hiszpanii. Znaczy, ja naprawdę... To akurat minister zdrowia, tak? I to akurat minister zdrowia, który przed tym przestrzegał. No to jest trochę naplucie Polakom w twarz i po raz kolejny powiedzenie, że tutaj są jakieś warunki, jest lockdown, potem są obostrzenia, potem są zalecenia, ale jest ponad tym klasa polityczna, czy klasa rządząca i my robimy jak chcemy. No to jest fatalne, no to jest przedziwne. Ja poza tym, że jestem oburzony z ludzkiego punktu widzenia, to jako polityk widzę jakieś fatalne błędy wizerunkowe. No tak się po prostu nie robi. Tak się po prostu nie robi w rzemiośle politycznym takich rzeczy. I uważam, że Szumowski w ten sposób robi niedźwiedzią przysługę swoim własnym zarządzeniom i swojej własnej polityce, no jakby mówi wszystkim Polakom, no wiecie, są jakieś zarządzenia, są jakieś zalecenia. Ale później trudno się dziwić temu, że ludzie zaczynają to wszystko z dystansem daleko idącym. Każdy tam niech przymknie oko i robi po swojemu. No to jest taki sygnał, który wysyła dzisiaj minister zdrowia, to jest zadziwiające. To jest zadziwiające, to po pierwsze. I po drugie pytanie, co dalej z koronawirusem? Ja wiem, że Konfederacja ma bardzo specyficzny stosunek do kwestii tematu epidemii. Niemniej jednak wiemy, że... Mamy wolność sądów. Tak, że jesteśmy w sytuacji trudnej. Pana zdaniem, jak się może rozwinąć sytuacja w szkołach 1 września? Bo wydaje się, że też takie dość niefrasobliwe podejście ma minister edukacji do całej sprawy. Zrzuca odpowiedzialność na samorządy i dyrektorów poszczególnych placówek. Mówi, że jest okej, a eksperci twierdzą, że no za chwilę będzie naprawdę bardzo trudna sytuacja, że otworzymy szkoły na tydzień, dwa i będziemy je zamykać. No, jeśli będziemy działać według dotychczasowej logiki, że jeśli gdzieś się pojawi zakażenie albo komuś test wyjdzie pozytywny i robimy dookoła wszędzie, prawda, zamknięcie, kwarantannę i tak dalej, to ja sobie nie tylko nie wyobrażam działalności szkół, ale nie wyobrażam sobie nawet działalności systemu ochrony zdrowia w momencie, kiedy miliony Polaków z przeziębieniem, z grypą tradycyjną ruszą, tak? System ochrony zdrowia jest do tego, i to być może też jest jeden z czynników dymisji Szumowskiego, jest zupełnie nieprzygotowany. I to, co ja do czego wzywam i proponuję, to jednak debata, nie jak
na jakim poziomie odbywa się debata na temat koronawirusa? Na poziomie epidemicznym, to znaczy czym się zajmują epidemiolodzy? No to są głównie statystycy. Nie? Oni mają wykresy, jak się rozchodzi, co trzeba zamknąć. Tak, gdzie są ogniska. Są ogniska. No to jest taka metoda geograficzno-statystyczna. Może najbardziej skuteczna, gdyby ktoś ich posłuchał? No nie. Właśnie, bo pierwsza rzecz, stawiam pierwszą tezę. Koronawirus różnie przebiega w różnych populacjach. Inaczej przebiega w północnych Włoszech, inaczej we Francji czy Wielkiej Brytanii, inaczej w Nowym Jorku, inaczej w Polsce, czy w ogóle na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. To jest pierwsza teza. Moim zdaniem, niezależnie od tego, patrząc na państwa Europy Środkowo-Wschodniej, jaką metodę przyjęło dane państwo walki czy nie walki nawet, typu Białoruś czy Szwecja z koronawirusem, to dane statystyczne dotyczące śmiertelności czy ciężkich przypadków są dosyć podobne. Co to oznacza? To oznacza, że trzeba patrzeć to od tej strony, że w danej populacji, co są względy, nie wiem, klimatyczne, genetyczne, wiek populacji, ileś czynników, po prostu ten koronawirus przebiega różnie. Jest jedno, powiedzmy, załóżmy, no okej, okay, no to już mamy stwierdzenie różnie. W związku z czym, czego mi brakuje? Brakuje mi raportu klinicznego. Tysiące przypadków w Polsce, ile mamy zgonów, które są spowodowane koronawirusem, a ile mamy zgonów osób, które zmarły na inne choroby i były zakażone koronawirusem. Tego rozróżnienia w ogóle nie ma. Teraz popatrzmy na liczbę przypadków, które są wykrywane codziennie. Ona jest ściśle skorelowana z tym, ile testujemy. Patrząc na to, że z 30 tysięcy testów i prawie do 1000 dochodzi liczba zarażonych, albo jest 20 tysięcy testów i wtedy mamy 600 zarażonych, no to wynika jasno, że mniej więcej stały poziom nam wychodzi tych zarażeń. Co to oznacza? Jakbyśmy przebadali 30 parę milionów ludzi, to by nam prawdopodobnie wyszło poziom zarażeń na kilkaset tysięcy, na milion. A ile mamy zgonów, ile mamy ciężkich przypadków? Moim zdaniem powinniśmy zmienić filozofię i kto kogoś tym zaszokuje, ktoś powie, że chce Bergamo tutaj robić, ale trochę zacząć się oswajać z życiem z tym koronawirusem. Bo jeśli będziemy teraz przez kolejne pół roku niszczyli gospodarkę, niszczyli oświatę i doprowadzali do tego, że ludzie też umierają, bo system ochrony zdrowia nie jest w stanie udzielić im pomocy, bo nie jest wprowadzona ludzie diagnostyka. Ludzie z rakiem, na którego umieralność jest zdecydowanie większa, nie otrzymują pomocy, bo jest koronawirus. Tak, więc przeprowadźmy debatę kliniczną, a nie tylko statystyczną na temat koronawirusa, bo w moim przekonaniu po prostu w naszej populacji przebiega on inaczej niż chociażby w państwach południowych. I my musimy trochę się z tym oswoić i przestać pochodzić poważnie, ale przestać panikować na temat koronawirusa. Panie ministrze, życzę. Nie wiem, czy pan sobie tego pani życzy. Redaktor, panie pośle, tak. Panie pośle, czy mrozi się panu krew w żyłach właśnie a propos tej gospodarki, kiedy słyszę pan takie nieoficjalne wiadomości płynące z Ministerstwa Finansów, że brany jest pod uwagę całkowity lockdown lub też częściowy? To jest zadziwiające, że mówi o tym pan wiceminister z Ministerstwa Finansów. Ja rozumiem, że prawda, w związku z przyjętą strategią z Ministerstwa Zdrowia by dochodziłyby takie, ale to Ministerstwo Finansów powinno być tym ministerstwem, które będzie mówiło nie, żadnego no lockdownu, to Ministerstwo Finansów powinno bronić, tak? Powinna być polemika między Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Finansów w rządzie na tym tle, no bo trzeba bronić gospodarki przed kolejnym lockdownem, bo naprawdę bezrobocie poszybuje, mamy jeszcze sezon... Już poszybowało, po pierwsze. Już poszło. Mieliśmy mieć pierwszy w historii zrównoważony budżet, mamy ponad 100 miliardów deficytu, mamy gigantyczne zadłużenie w obligacjach, kredyt BGK. To tylko dlatego 100 miliardów, że część długu została pochowana po Państwowym Funduszu Rozwoju i wyprowadzona poniekąd z budżetu. To są raczej sztuczki księgowe niż realne 100 miliardów. Jakbyśmy doliczyli, to byśmy doliczyli się i 150 i 200 miliardów. Jaki jest scenariusz dla polskiej gospodarki, gdyby taki lockdown częściowy lub całkowity został wprowadzony? Zdecydowanie przeciw lockdownowi jestem. Jestem zdecydowanie przeciwny. Po prostu my musimy zrobić wszystko, żeby do niego nie doszło. Dlatego, że ten scenariusz jest fatalny. Znaczy, jakby to jest masowe bezrobocie, niepokoje społeczne. Proszę Państwa, my i tak będziemy mieli ciężko, bo ktoś na przykład porównuje sytuację ze Szwecją. Szwecja nie wprowadziła lockdownu, a i tak jej spadł mocno wzrost gospodarczy, jakby został się ujemny. Ale dlaczego? Bo to nie jest kwestia tylko tego, co my zrobimy albo nie zrobimy. Jeśli siada handel międzynarodowy, to nawet jakbyśmy nic nie zareagowali, to i tak oberwiemy.
Jeśli my dodatkowo nakładamy w Polsce ograniczenia na działalność gospodarczą, no to tylko potęgujemy efekt, który i tak nas uderza. I tak sytuacja jest bardzo ciężka, nawet gdybyśmy nic nie zrobili, a nie możemy tego po prostu pogłębiać. Mhm. I na sam koniec, panie pośle, krótkie pytanie i szczera, krótka, mam nadzieję, odpowiedź. Czy chciałby pan zarabiać więcej? Panie doktor, tak, każdy chciałby zarabiać więcej. Kto by nie chciał zarabiać więcej? Temat natomiast, podwyżek powinien natomiast wrócić? Natomiast nie po to, mam nadzieję, że nie po to i większość kolegów tak myśli, nie po to się jest w polityce. Tak by, można naprawdę w Polsce już dzisiaj, jak ktoś jest zdolny, pracowity, zarobić dużo więcej i to nie jest ten. Czy temat podwyżek powinien powrócić? No tak, tylko nie w ten sposób, co teraz. Mhm. Nie w ten sposób, co teraz. Nie jak złodziej w nocy i po cichu i na szybcika. Jawna, transparentna, publiczna debata. Powiązanie jasne wypłat polityków od prezydenta po posła, przez ministrów i tak dalej z tym, ile zarabiają Polacy. Powiedzenie jasne, dzieje się dobrze Polakom, to politycy mają prawo troszeczkę więcej zarobić. Dzieje się źle Polakom, to politycy również mają mieć pensje obniżane. Ale nie taka sytuacja, że najpierw się 20 lat trzyma w zamrażalniku pensje, kiedy wszystkim dookoła rosną, a potem nagle bach, o 50% podwyżki. No to jest niepoważne, to jest po prostu niepoważne. No dobrze, ale kiedy ten temat powinien wrócić? Nawet i jutro. Mhm. Nawet i jutro, ale żeby to była poważna, merytoryczna debata i żeby Polacy widzieli, że politycy w pierwszym rzędzie myślą o tym, że pensje polityków są uzależniane od tego, jak dzieje się Polakom. Żeby to było jasne, proste, czytelne i żebyśmy nie musieli do tego wracać. Żeby to był prosty mechanizm, który sam się będzie odtwarzał. Ale da się taki prosty mechanizm stworzyć? Bo to jednym Polakom dzieje się lepiej, drugim dzieje się gorzej. No to, no to jakie przyjąć kryterium? Mediana płac chociażby. Nawet nie średnia krajowa, co mediana płac. Tak? Są mechanizmy, są dosyć proste i oczywiste do zrobienia i moim zdaniem tylko brakuje odwagi cywilnej. Brakuje po prostu w klasie politycznej odwagi cywilnej i albo udają obłudę, albo potem robią, chcą coś robić na chybcika, na wariata, no tak po złodziejsku trochę, no to niech się nie dziwią, że potem społeczeństwo traktuje ich jak złodziei. I na sam koniec, panie pośle, bo jeszcze jeden temat mi się przypomniał, a widzowie też prosili, żeby na ten temat chwilę porozmawiać. Od kilku dni bardzo głośno mówi się o tym projekcie przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy przedsiębiorców, dlatego też pytam państwa, jeśli chodzi o takie domniemy niewinności, znaczy wie pan, chodzi majątku. O to zajmowanie majątku w sytuacji, kiedy jest jakieś podejrzenie i w tej sytuacji majątek zajęty, przedsiębiorca dopiero musi dowodzić swojej niewinności. To jest postawienie sprawy na głowie. Czy pana zdaniem taki projekt w ogóle ma prawo bytu? Nie, uważam, że to jest po prostu połamanie wszelkich zasad państwa prawa. Uważam, że to jest połamanie wszelkich zasad państwa prawa. No nie można nikogo, nie mógł konfiskować majątku bez wyroku sądowego. To jest jedna z naczelnych zasad prawa jeszcze od czasów rzymskich. I proszę państwa, oczywiście, że cały czas mamy do czynienia w Polsce z jakimiś aferami, przekrętami i tak dalej, ale nie jesteśmy państwem, no już żeby nikogo nie obrażać, nie powiem o jakich państwach, nie wiem, tam na wschód od naszych granic myślę, ale że u nas jest jakiś niewyobrażalny poziom, że właściwie dorobić się można tylko i wyłącznie już dzisiaj w Polsce, jak na układach korupcji i tak dalej. Może był taki okres, nie mamy dzisiaj takiej sytuacji. Mamy dziesiątki, setki tysięcy uczciwie pracujących ludzi, pracujących przedsiębiorców, którzy w pocie czoła zatrudniają 70%. Po co taka ustawa jest Zbigniewowi Ziobrze? No moim zdaniem to jest jednak element kontroli politycznej bardziej niż... Straszak. Niż coś, realny element walki z jakąkolwiek korupcją. Michał Dworczyk mówi, ja w ogóle nic nie słyszałem, to nie trafiło na obrady Rady Ministrów, nie trafiło do kancelarii premiera. Pana zdaniem Zbigniewowi Ziobrze może udać się przeprowadzić ten kontrowersyjny projekt? Czy to nie jest sądzę. Tylko... Nie. Nie sądzę. Sądzę, że... Znaczy mam nadzieję, że jednak zdrowy rozsądek... Jarosław Kaczyński raczej nie przepada za ludźmi przedsiębiorczymi, ale sądzę, że zdrowy rozsądek jednak zwycięży i po prostu nie znajdzie się taka większość w Sejmie, łącznie z częścią posłów koalicji rządzącej. No jakby to było naprawdę połamanie wszelkich zasad i uderzenie, no dzisiaj jesteśmy w kryzysie gospodarczym. Zrobienie czegoś takiego, no to jest powiedzenie przedsiębiorcom, wiecie za granicę. Mhm. Przenoście firmy za granicę. Podatki za granicę. Płaccie podatki za granicą. To jest taki sygnał wysłany do przedsiębiorców. No, nic gorszego nie można zrobić w obecnej dobie. I już na sam koniec ostatnie pytanie. Ogień Rafała Trzaskowskiego pana zdaniem już się wypalił? Czy 5 września to jest dzień, kiedy polska scena polityczna zadrży w posadach? Panie redaktor, ten ruch, ta nowa Solidarność został ogłoszony, żeby przykryć klęskę wyborczą. No coś trzeba było mówić. Nie, no nie nazywajmy tego klęską wyborczą. Już no, tak szczerze, z ręką na sercu. Przegraną w drugiej turze, okej. Okay. Mm-hmm.
przegraną w drugiej turze, coś trzeba było powiedzieć, no to coś trzeba było zapowiedzieć, no to zapowiedzieli, nie? Ale no jakby... Czyli nie sądzi pan, żeby to było jakieś nowe, znaczące, liczące się ciało na polskiej scenie politycznej? Nie, nie, nie. Platforma Obywatelska na początku była partią trochę postulaty głoszącą podobne do Konfederacji. Tradycyjne wartości skierowane do ludzi przedsiębiorczych i tak dalej. Mało kto o tym pamięta, ale tak to wyglądało. Potem stała się bezideową partią władzy. A dzisiaj już zostało jej tylko i wyłącznie licytowanie się w tęczowym narażniku z lewicą i tak naprawdę nic innego. No i ona szuka jakichś form, jakichś pomysłów, ale na koniec dnia, jeśli się nie ma żadnej sensownej idei i programu, to wszelkie formy, czy to będzie twarda polityka, czy pseudo-ruch społeczny, nie mają wielkiego sensu. To jest pusta gra. Także moim zdaniem to się skończy, zanim się jeszcze zaczęło. Robert Winnicki, Konfederacja. Bardzo dziękuję, panie pośle, za spotkanie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Już za chwilę wracamy z kolejnym gościem. Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie z nami, a w tej chwili jeszcze wracamy do premiera Mateusza Morawieckiego. Spotkania będą odbywały się tak długo, jak sytuacja na Białorusi będzie tego wymagała. Już dzisiaj umówiliśmy się na kolejne spotkanie, ale też w pewnym elastycznym kalendarzu, bo sprawy mogą na Białorusi przyspieszyć, zarówno w pozytywnym kierunku, wszyscy byśmy sobie tego życzyli, jak i w niedobrym kierunku. I w obu przypadkach takiego przyspieszenia do tego spotkania może dojść nawet w ciągu najbliższych 7-10 dni. Jeśli okoliczności nie będą na to wskazywały, spotkamy się za 2-3 tygodnie, ale jak najbardziej chcę zaprosić przedstawicieli opozycji po raz kolejny na tego typu spotkanie. Zresztą szereg uwag, które zostały tam sformułowane, były też takie budujące z punktu widzenia perspektywy na przyszłość. A także pewne refleksje dotyczące przeszłości były również bardzo ciekawe, na przykład takie, że dzisiejszy moment na Białorusi to trochę taki moment, jak kiedy Jan Paweł II przyjechał do Polski w 1979 roku. Moment przebudzenia społeczeństwa polskiego wtedy porównany był do przebudzenia społeczeństwa na Białorusi dzisiaj. To nie będzie rewolucja, to będzie ewolucja poprzez rewolucję. Tak mówią eksperci, jeśli chodzi o sytuację na Białorusi. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli opozycji, to już państwo doskonale wiedzą, na rozmowę w tej sprawie. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, teraz już państwa gościem. Dzień dobry, panie ministrze, dzień dobry, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczniemy może nie od premiera, z którym wczoraj było spotkanie, ale od prezydenta Andrzeja Dudy, bo dzisiaj pytam o to, czy pana dziwi jego nieobecność w ogóle, jeżeli chodzi o politykę krajową, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, no bo jedyne, co się wydarzyło, to 10 dni temu jakieś wspólne oświadczenie głów państw w sprawie Białorusi i cisza. Na wczorajszym spotkaniu nie było przedstawiciela prezydenta. O co chodzi pana zdaniem? Panie doktorze, mnie to w ogóle nie dziwi, bo Andrzej Duda przez 5 lat tej prezydentury, która jeszcze trwa, pokazał, że jest bardzo leniwy i nie angażuje się w bieżące problemy. I to dzisiaj wyraźnie widać, że zmęczony po bardzo długiej kampanii prezydenckiej, która trwała dla niego ponad rok, bo także uczestniczył już jako prezydent w kampanii parlamentarnej, budując własną pozycję, w tej chwili zwyczajnie odpoczywa. Jak odpocznie, to być może wróci do swoich obowiązków, do swoich zadań, bo to spotkanie, które wczoraj było u pana premiera, to przede wszystkim powinno być na forum Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a nie konsultacje rządowe z opozycją. Czy pan, panie ministrze, jest w stanie dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, kto w Polsce prowadzi politykę zagraniczną? Czy to jest prezydent, czy to jest premier, czy to jest minister spraw zagranicznych? Kto właściwie odpowiada za podstawowe kierunki wyznaczone polskiej polityce zagranicznej? To jest ogromny problem, dlatego że po odebraniu kompetencji ministrowi Czaputowiczowi w zakresie polityki europejskiej i zabraniu jej do kancelarii premiera, ten resort praktycznie stał się administratorem polskiej dyplomacji na świecie, natomiast nie kreatorem polskiej polityki. Minister Czaputowicz się nie wysilał. Zobaczymy, co zrobi nowy minister Rau, ale też nie spodziewam się, bo w tej chwili ważne będzie, jak zostaną podzielone kompetencje, jakie resorty zostaną i gdzie, jakie zadania będą przypisane. Więc tutaj trzeba poczekać, co zaproponuje Jarosław Kaczyński, jaki podział zadań i jakie obowiązki. Czyli trochę odpowiedział pan na pytanie, że właściwie kieruje tym wszystkim Jarosław Kaczyński. No przecież wiemy doskonale, że prezesem Polski jest Jarosław Kaczyński, że Mateusz Morawiecki jest tylko i wyłącznie jego rzecznikiem, natomiast pozostali ministrowie oczywiście podwykonawcami woli.
A dziwi pana takie coraz bardziej intensywne i coraz bardziej aktywne funkcjonowanie w polskiej przestrzeni politycznej Zbigniewa Ziobry, bo on zdecydowanie rzeczywiście ostatnio coraz mocniej i coraz konsekwentniej zabiera głos, często wbrew polityce Zjednoczonej Prawicy. Mam tutaj na myśli chociażby obronę kuratora Łuckiego w sprawie jego wypowiedzi dotyczących społeczności LGBT. Mam na myśli ustawę, która ma zamiar rekwirować majątki przedsiębiorcom przed wyrokiem sądowym i tak dalej, i tak dalej. Toczy się wojna, jak rozumiem, przez rekonstrukcję rządu. Pana zdaniem, jak ona się zakończy? Zbigniew Ziobro jest politykiem bardzo ambitnym i jeszcze stosunkowo młodym, więc widać wyraźnie, że jemu najwyraźniej się chce i że on nie walczy tylko i wyłącznie o rekonstrukcję rządu, ale przede wszystkim o rząd dłuższy w Polsce i Zjednoczonej Prawicy po ewentualnej sukcesji czy w zakończeniu kadencji Jarosława Kaczyńskiego. Więc tu widać wyraźnie, że pozycjonuje to środowisko wokół własnej osoby i wokół własnej polityki. Ale też trzeba powiedzieć, że ta radykalizacja, którą proponuje, ona także coraz częściej napotyka na opór części polityków PiS-u, szczególnie tych z dawnego Porozumienia Centrum. I im tego typu gra polityczna, którą prowadzi w tej chwili Zbigniew Ziobro, nie odpowiada, ale wydaje mi się, że niezależnie od kształtu rządu, Jarosław Kaczyński na razie nie będzie go ani karcił, ani pomniejszał jego wpływów, dlatego że do zakończenia w tym roku jest kilka istotnych spraw, które Polska Zjednoczona Prawica zapowiadała, a jeszcze nie zrealizowała. To są kwestie związane z repolonizacją mediów, to są sprawy związane z dokończeniem deformy i całkowitym, że tak powiem, podporządkowaniem politycznym wymiaru sprawiedliwości. To są także kwestie związane z nacjonalizacją polskiej gospodarki, bo przed chwilą pani rozmawiała z panem Winnickim na temat tej propozycji dotyczącej przedsiębiorców. Ja już mówiłem, że kwestia pomocy koronawirusowej i bardzo ogólne w niej zapisy dotyczące wsparcia finansowego i ewentualnego umorzenia 75% udzielonych pożyczek, to jest nic innego jak podporządkowanie tych firm później woli politycznej dawcy, a więc woli politycznej rządu, woli politycznej fundacji, która te pieniądze firmom przeznaczyła, a potem będzie decydowała, czy rzeczywiście skorzysta firma z tego umorzenia 75% i tak naprawdę nie wiemy do dziś na jakich zasadach. Więc jeśli będzie sytuacja, w której Skarb Państwa będzie się kurczył, a wiemy, że w ciągu ostatnich 3 lat spółki Skarbu Państwa straciły na wartości na giełdzie co najmniej 1/3 wartości, więc jeśli będzie ubywało w spółkach Skarbu Państwa, to niewykluczone, że jest plan nacjonalizacji prywatnego kapitału w Polsce, prywatnych przedsiębiorstw. I akurat ta pomoc koronawirusowa może być do tego wykorzystana, choć oczywiście nie twierdzę, że musi. Panie ministrze, czy według pana dzieje się coś niedobrego z perspektywy Zjednoczonej Prawicy? Oczywiście w Zjednoczonej Prawicy właśnie. Wiemy, że miała być rekonstrukcja, ona teraz zostaje odsunięta, niby jest zapowiedziana, ale nie wiadomo, kiedy się odbędzie. Trwają negocjacje i targi dotyczące liczby ministerstw. Pan premier Morawiecki chce liczbę ministerstw zmniejszyć, co oznaczałoby jednocześnie, że no prawdopodobnie zarówno Solidarna Polska, jak i Porozumienie Jarosława Gowina jakieś resorty stracą, nie chcą się na to godzić. Pana zdaniem, czym to się zakończy? I czy jest to temat zastępczy wypuszczony przez Jarosława Kaczyńskiego, czy rzeczywiście realna sytuacja? Mnie oczywiście te spory i te różnice w Polsce Zjednoczonej Prawicy nie martwią na tyle, na ile patrzę na konkurencję polityczną, ale nie zapominajmy, że oni rządzą Polską. I w tej chwili te wszystkie spory, które są prowadzone, chcemy czy nie chcemy, odbijają się na polskiej gospodarce, odbijają się na polskich przedsiębiorstwach. Za chwilę będą się odbijały także na obywatelach. Ja mam wrażenie, że ta dyskusja o tak zwanej rekonstrukcji, która miała być we wrześniu, teraz już słyszę w październiku, a być może na Boże Narodzenie. Więc ta dyskusja jest po to, żebyśmy w tej chwili nie podejmowali tematów bieżących, a przecież wiemy doskonale, że chociażby w kwestii obszaru, którym się zajmowałem, rolnictwa, wydatkowanie środków unijnych w rozwoju obszarów wiejskich nie przekroczyło jeszcze 50%, a
pamiętajmy, że mamy siódmy rok siedmioletniej perspektywy. Niby jest zasada N+3, ale trwa nabór na przykład w tej chwili na modernizację gospodarstw rolnych. Ważne zadanie, bo tam jest ponad 16 miliardów wypłacono rolnikom niespełna 4. Trwa nabór wniosków i niestety chętnych do składania tych wniosków nie ma, bo jeszcze wnioski z 2016 roku nie są rozpatrzone. Jest w tej chwili duży problem z rozpoczęciem roku szkolnego i wiemy, że dyrektorzy, rodzice, uczniowie, nauczyciele, wszyscy się obawiają i mają szereg problemów, więc o tym mniej się dyskutuje. Minister Piątkowski też niejako chowa się, natomiast lepiej jest dyskutować o tym, czy Zbigniew Ziobro jest już nad prezesem, czy jeszcze nie. Mm-hmm. Czyli temat zastępczy pana zdaniem. No dobrze, to przejdźmy teraz do kwestii epidemii koronawirusa. Mieliśmy dymisję w ubiegłym tygodniu ministra Łukasza Szumowskiego, dość no mimo wszystko zaskakującą i mimo tego, że wszyscy przekonują, że ona była zapowiedziana, no to jednak zaskakującą w tak trudnej sytuacji. Teraz pan minister wygrzewa się na Wyspach Kanaryjskich. Hiszpania, mimo że miała trafić, nie trafiła na listę miejsc zakazanych, jeżeli chodzi o loty. Wielu mówi, że właśnie dlatego, żeby minister Szumowski spokojnie mógł wrócić z wakacji. Jak pan ocenia tę sytuację? Pani redaktor, minister Szumowski skorzystał z zasady primum non nocere. Po pierwsze nie szkodzić swojemu środowisku politycznemu i dlatego złożył tę rezygnację. Ja go doskonale rozumiem, bo ja polityką zajmuję się przecież już ponad 30 lat. Natomiast minister Szumowski, zanim stał się politykiem, był nie tylko świetnym lekarzem, ale przede wszystkim także dobrym biznesmenem. Tak jak zresztą premier Mateusz Morawiecki. W biznesie zarabia się naprawdę dobre pieniądze, jeśli się ten biznes umie prowadzić i prowadzi go dobrze. Jak wiemy, firmy pana Szumowskiego, jego brata, jego żony miały się dobrze, zanim on został wiceministrem w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego, ale Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale później jeszcze bardziej się zbudowały i o tym pisały media, o tym pisała prasa, więc jego bycie ministrem i ta ministerialna pensja najwyraźniej uwierała, więc chciał rzeczywiście jak najszybciej odejść, tym bardziej, że czasy dla ministra zdrowia są bardzo trudne. W związku z tym po tych kilku latach należy mu się wypoczynek, no i w tej chwili korzysta z uciek życia. No dobrze, ale czy to jest normalna sytuacja, panie ministrze? Bo my możemy oczywiście ironicznie o tym wszystkim opowiadać, ale de facto później wyborcy patrzą i łapą się za głowę. Pani redaktor, ale mówiliśmy o tym, że mamy do czynienia z Polską Zjednoczoną Prawicą, która przede wszystkim dba o władzę dla władzy, a nie rozwiązuje problemów. I tutaj gdyby rzeczywiście odpowiedzialny był Jarosław Kaczyński za to, co się dzieje w tym obozie, to rzeczywiście powiedziałby panu Szumowskiemu hola, skoro informuje pan, że idzie druga fala koronawirusa, to albo podaje pan receptę, jak w tym czasie rozwiązywać problemy i rozwiązuje je pan, albo trzeba było wcześniej nie godzić się na rolę tego ministra. Natomiast już w tej chwili w problemach, które ciągną się za ministrem Szumowskim, dalsze jego trzymanie było rzeczywiście niemożliwe do kontynuowania, ale w tej chwili widać wyraźnie, że jego najbliższy współpracownik z NFZ-u przejął pałeczkę, więc wszystko wskazuje na to, że szkoda żadna ani jemu, ani jego najbliższym, a więc współpracownikom wyrządzona nie będzie. No tym bardziej, że prokurator generalny i minister sprawiedliwości... Mówię o tym, że nawet nie będzie właśnie pociągnięcia do odpowiedzialności zarówno za sprawy związane z wcześniejszym Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również za sprawy związane w tej chwili z wydatkowaniem ponad 800 milionów w Ministerstwie Zdrowia, bo mało tego, no upadła ustawa w Sejmie, ale przecież mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której chciano ustanowić prawo działające wstecz i można powiedzieć wprowadzające amnestię dla przestępstw gospodarczych. Mhm. I właśnie jeszcze w tym kontekście, panie ministrze, bo ostatnio Zbigniew Ziobro udzielał wywiadu i stwierdził, że oczywiście postępowanie w sprawie tych wszystkich przetargów w Ministerstwie Zdrowia trwa, ale Łukasz Szumowski może być spokojny. Czy to jest normalne, że w trakcie prowadzenia śledztwa prokurator generalny i minister sprawiedliwości oficjalnie przekazuje jednemu z uczestników tego postępowania, możesz być spokojny?
W państwie demokratycznym, w państwie prawnym rzeczywiście to nie jest normalne, ale Zbigniew Ziobry wielokrotnie pokazał, że zachowuje się niestandardowo. I powiem szczerze, że jak Robert Winnicki zastanawiał się, szukając porównania Polski w tej chwili do jakiegoś z państw świata, to mnie na myśl przychodzi San Escobar, w którym rzeczywiście prawo nie obowiązuje. Dobrze, panie ministrze, teraz jeszcze... Konstytucja także. Teraz jeszcze temat, który wraca jak bumerang, czyli takie... Plotki, właśnie plotki, czy może w każdej plotce podobno jest część prawdy. Na pewno pan słyszał o tym, że coraz częściej mówi się o tym, że Polskie Stronnictwo Ludowe negocjuje z Prawem i Sprawiedliwością kwestie koalicyjne. Chciałabym, żeby pan to potwierdził lub zaprzeczył ostatecznie. Pani redaktor, ja już o tym wielokrotnie mówiłem w różnych wywiadach. Dla mnie jest to zadziwiające, jak często Polskie Stronnictwo Ludowe jest wywoływane do tablicy i zachęcane do współpracy z PiS-em. Ja przypomnę, że w 2006 roku, kiedy waliła się koalicja Ligi Polskich Rodzin, Samoobrony i PiS-u, wówczas też PSL miało zaproszenie i oczywiście już wtedy wiedzieliśmy, Pawlak zorientował się, że to zaproszenie jest tylko i wyłącznie próbą, że tak powiem, zaproszenia przez modliszkę na ten ostatni akt. Natomiast my się na to nie piszemy. W tej chwili Polska Zjednoczona Prawica ma wystarczającą większość w parlamencie, w Sejmie. Rządzić może samodzielnie i samodzielnie brać pełną odpowiedzialność. Natomiast nie będziemy żadnym straszakiem Jarosława Kaczyńskiego czy jakichkolwiek innych polityków PiS-u, ani dla Zbigniewa Ziobry, ani dla Jarosława Gowina. Jesteśmy samodzielnym podmiotem i nie mamy zamiaru uczestniczyć w grze Polskiej Zjednoczonej Prawicy. Czyli rozumiem, że to jest odpowiedź, nie będzie koalicji z PiS-em. Nie ma takich rozmów, nie ma takich oczekiwań, nie ma takich chęci ze strony polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dobrze, a jakieś zmiany wewnątrz Polskiego Stronnictwa Ludowego się szykują, czy pozostajecie państwo w takich relacjach, jakie obowiązują w tej chwili? Oczywiście mam na myśli rozliczenia po kampanii prezydenckiej, niedobrym wyniku Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jak to wygląda wewnątrz ludowców? Pani redaktor, historycznie rzecz ujmując, to ten wynik Kosiniaka-Kamysza był i tak dwa razy lepszy od pozostałych czy poprzednich czterech wyników w wyborach prezydenckich kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oczywiście wcześniejsze sondaże i przed zmianą kandydata Platformy Obywatelskiej rzeczywiście były dla Kosiniaka i dla PSL-u o wiele bardziej obiecujące. Natomiast no, faktem jest, że z naszego środowiska Koalicji Polskiej i także Władysława Kosiniaka-Kamysza trwa kampania sprawozdawcza wyborcza w Polskim Stronnictwie Ludowym. Tydzień temu ponad odbyła się Rada Naczelna na Radzie Naczelnej, żeśmy podjęli jasne zobowiązanie, że Koalicja Polska będzie dalej budowana, rozbudowywana. No i oczywiście jestem przekonany, że kongres, który również weryfikuje program na kolejne 4 lata i w statucie, i w programie wpisze również te elementy programowe, z którymi do Koalicji Polskiej wszedł Paweł Kukiz ze swoim środowiskiem. Panie ministrze, teraz odwołuję się do pana doświadczenia politycznego i takiego nosa analitycznego trochę. Czy pana zdaniem jest możliwość wcześniejszych wyborów, czy ta kadencja będzie nieprzerwanie trwać przez 3,5 roku kolejne jeszcze? Wydaje mi się, że już w tej chwili nie. Gdyby rzeczywiście był problem z wyborem prezydenta Andrzeja Dudy i scena polityczna się przebudowała w trakcie wyborów prezydenckich, to jakaś nadzieja na wcześniejsze wybory parlamentarne mogła być. W tej chwili PiS ma pełnię władzy. Ma prezydenta, ma 3 lata spokoju i zdecydowaną przewagę w parlamencie, więc nie sądzę, żeby chciał majstrować przy wyborach, które zawsze dla rządzących są ryzykiem, tym bardziej w drugiej kadencji rządzenia. Więc jeśli PiS się na to nie zdecyduje, to oczywiście opozycja wpływu na wcześniejszy termin wyboru nie ma żadnego. To jeszcze na koniec kwestia ruchu, czy właściwie nie wiem jak to nazwać, no na razie mówi się ruch Rafała Trzaskowskiego. 5 września to jest dzień, kiedy on ma przedstawić, nie wiem czy konkrety, czy idee, czy założenia tego, co ma zamiar zrobić na polskiej scenie politycznej przez najbliższy czas do kolejnych wyborów parlamentarnych. Z jednej strony mówi, że jeżeli ktoś oczekuje od niego, że będzie wypełniał partyjny przekaz, to się myli, a z drugiej strony mówi to jako wiceszef partii. Pana zdaniem, jak ta przyszłość Rafała Trzaskowskiego w najbliższym czasie będzie się rysować i czy rzeczywiście on jest w stanie zbudować na polskiej scenie politycznej coś, co ją po prostu zmieni realnie?
Otóż, panie redaktor, wczoraj na spotkaniu pana premiera, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, było 7 reprezentantów. A więc widać wyraźnie, że mamy do czynienia z 7 frakcjami, które wewnętrznie już także bardzo mocno się ścierają, bo każdy z tych przedstawicieli zabierał głos i nie było Borysa Budki, więc nie było szefa Koalicji Obywatelskiej. Widać wyraźnie, że Platforma decydowała, w jakim będzie zmierzać, natomiast sam Rafał Trzaskowski nie jest w stanie zbudować żadnego silnego ruchu, tym bardziej, że ma w tej chwili zbyt dużo obowiązków jako prezydent Warszawy. I w mojej ocenie, jeśli chce rzeczywiście jako młody polityk w przyszłości odgrywać w Polsce ważną rolę, to w tej chwili powinien się skupić na dobrym wypełnianiu funkcji prezydenta Warszawy, bo tu jest naprawdę dużo zadań i tu już nie ma czasu przy uczciwej prezydenturze, przy solidnej, pracowitej prezydenturze nie ma czasu na zajmowanie się polityką. On nawet w tej chwili niekoniecznie musi być wiceszefem Platformy Obywatelskiej, bo to nie jest mu do niczego potrzebne. On naprawdę ma dużo pracy jako prezydent Warszawy. Ja wiem, byłem 6 lat wójtem, ile jest pracy w małej gminie, a ile problemów jest w tak wielkim mieście jak nasza stolica. Czyli na dziś raczej ten projekt wskazuje pan na porażkę. Nie będzie żadnego ruchu, nie będzie żadnego projektu, bo zwyczajnie na to nie pozwoli Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska szerzej. Marek Sawicki, były minister rolnictwa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie pośle, panie ministrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dużo zdrowia i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Wzajemnie. Wczoraj w końcu, to o tym już Państwu mówiłam, doszło do powołania 2 nowych ministrów, kluczowych resortów, jakby nie było w obecnej czasie epidemii koronawirusa i dużego, gigantycznego kryzysu politycznego tuż za naszą granicą na Białorusi. W ubiegły czwartek pan premier Mateusz Morawiecki podał nazwiska kandydatów na szefa MSZ, czyli następcę Jacka Czaputowicza, i na nowego szefa Ministerstwa Zdrowia, czyli następcę Łukasza Szumowskiego. Pan Adam Niedzielski, pan Zbigniew Rau wczoraj wreszcie otrzymali no już te teczki, które pozwoliły zaprzysiąc ich oficjalnie na szefów nowych resortów. Prezydent Andrzej Duda wreszcie zgrał kalendarz z premierem Mateuszem Morawieckim. Po tygodniu w czasie kryzysu doszło do powołania nowych ministrów. Sprawdźmy, jak to wyglądało. A już za chwilę Państwa gościem będzie Marek Zuber, ekonomista, z którym porozmawiamy o tym, co nas interesuje bardzo, jakby nie było w obliczu kryzysu gospodarczego, który pewnie nas czeka jeszcze bardzo mocno, czyli na temat i budżetu, i tego, w jaki sposób cała ta sytuacja może wpłynąć na nasze kieszenie. Bardzo serdecznie gratuluję jeszcze raz, a przede wszystkim dziękuję. Dziękuję za objęcie tych niezwykle ważnych urzędów w trudnych czasach. Dlatego, że zarówno jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, jak i o sprawy zagraniczne, widzimy, że to są dzisiaj te główne tematy, o których mówią media. Z jednej strony problem walki z koronawirusem, z drugiej strony to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, chociażby na Białorusi, a także i w innych miejscach na świecie, powoduje, że polityka zagraniczna, że to nie są dla polityki zagranicznej łatwe czasy. Ale chcę bardzo mocno podkreślić, że ta polityka, która właśnie w sferze ochrony zdrowia, zwłaszcza walki z koronawirusem i jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, była prowadzona przez panów poprzedników, była w moim przekonaniu polityką prowadzoną dobrze. I proszę, aby w tym zakresie było to teraz działanie, które będzie kontynuacją. Tak, żebyście panowie weszli w te miejsca w rządzie, tak jak powiedziałem, niezwykle ważne, i żeby dalej prowadzić w tym względzie polskie sprawy tak, aby w jak największym stopniu chronić nasze interesy w tym znaczeniu życia i zdrowia naszych rodaków i ważnych naszych interesów na arenie międzynarodowej. Czynić to w sposób mądry. Zadania, które stoją przed panami, są duże, ale też fakty są takie, że dzięki Bogu jesteście panowie obydwaj doświadczonymi nie tylko naukowcami, bo obaj panowie zajmowaliście się przez lata działalnością naukową, ale przede wszystkim prowadziliście działania w ramach ważnych urzędów publicznych.
Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Spraw Zagranicznych to nie jedyne kluczowe resorty w obecnej sytuacji. Wielu zapomina o ministrze finansów. Ba, myślę, że wielu z Państwa nie potrafiłoby podać nazwiska szefa resortu finansów, a tymczasem właśnie stamtąd płyną niepokojące informacje dotyczące tego, że być może w związku z coraz większą liczbą zachorowań na koronawirus znów na jesieni będziemy musieli wprowadzić lockdown częściowy lub też całkowity. Ekonomiści, eksperci, a także politycy niektórych ugrupowań łapią się za głowę, twierdząc, że byłaby to katastrofa dla polskiej gospodarki, tym bardziej, że jak Państwo doskonale pamiętają, mieliśmy mieć w tym roku po raz pierwszy historyczny budżet zrównoważony, ale okazało się, że mamy co najmniej 100 miliardów złotych deficytu i gigantyczne zadłużenie. Jak to może rozwijać się w najbliższej przyszłości? Jaki będzie mieć wpływ na nas, zwykłych obywateli? O tym już w tej chwili z Markiem Zuberem, ekonomistą, który mam nadzieję czeka na Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry, czeka. Nie wiem, czy dobrze Pana słyszę. Proszę powiedzieć jeszcze raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Czy słyszymy się dobrze? No, słyszymy się w miarę nieźle, natomiast troszkę tam trzeszczy coś u Pana, ale dobrze, spróbujemy. Szybko przejść na... O, może słuchawki. O, właśnie, będzie lepiej. Halo. O, lepiej się zdecydowanie lepiej. No cieszę właśnie. Się bardzo. Marek Zuber, witam raz jeszcze. Panie Marku, podstawowa kwestia. Wielu zaskoczyła ta informacja o tym, że mamy 100 miliardów złotych deficytu, co najmniej. Według Pana słusznie Polacy byli zaskoczeni, czy niesłusznie? Bo najpierw były te piękne opowieści i legendy o budżecie zrównoważonym, a później no taki cios. Ja sobie przypominam co innego, pani Kamilo. Nie wiem, czy pani pamięta, bodajże 3 lata temu Mateusz Morawiecki występuje w Sejmie, mówi o planach rządu dotyczącego budżetu na kolejny rok, czyli 2018, i mówi o tym, że zakłada się 30-kilkamiliardowy deficyt budżetowy, jednocześnie odnosząc się do 2010 roku, gdzie ten deficyt, ale nie budżetowy, czyli całego sektora finansów publicznych, więc tak trochę pan premier wtedy porównywał jabłka z gruszkami, wynosił 100 miliardów złotych, no i teza jest taka, no i co? I my lepiej zarządzamy tymi finansami, bo nasz deficyt jest dużo mniejszy. I ani słowem nie powiedział o tym, że te 100 miliardów złotych w roku 2010 przede wszystkim wynikały z tego potężnego kryzysu finansowego lat 2008-2009, szczególnie 2009. No i właśnie, i dlatego było 100 miliardów złotych. I teraz Mateusz Morawiecki zderza się z tym samym, zderza się z potężną katastrofą, jeszcze większą z punktu widzenia skutków gospodarczych. I przepraszam za kolokwializm, teraz on musi wziąć na klatę grubo ponad 100 miliardowy deficyt, mówię grubo ponad 100 miliardowy, bo to, co będzie w nowelizacji, te 109 miliardów, to nie jest wszystko tak naprawdę. Mamy tutaj takie księgowe zabawy, żeby wszystkiego nie pokazać w taki jednoznaczny sposób. Zresztą, żeby też nie było wątpliwości, poprzednicy również kombinowali z takim trochę ukrywaniem tego, że może ukrywaniem to jest za duże słowo, ale z niebezpośrednią prezentacją tej gigantycznej dziury, która wtedy się wytworzyła po kryzysie 2008-2009. Pamiętam na przykład, jak się okazało, że nagle Krajowy Fundusz Dróg i Autostrad już nie jest w ramach finansów publicznych, tylko poza finansami publicznymi, w związku z tym jego dług nie wchodzi w sektor finansów publicznych. Tak zwana kreatywna księgowość. Tak zwana kreatywna księgowość, no właśnie. Więc nauka z tego jest taka, żeby uważać na to, co się mówi, bo rok temu kompletnie nie przewidywaliśmy, że coś takiego się może wydarzyć, chociaż przewidywaliśmy hamowanie gospodarki. Pamiętam, u pani w studiu rozmawialiśmy o tym jeszcze w studiu, a jeszcze wtedy, kiedy nie śniło nam się o koronawirusie i mówiliśmy o tym, że deficyt, że zrównoważony budżet na rok 2020 to jest iluzja, to jest, nie ma takiej możliwości, może inaczej. Cuda się zdarzają, ale to nie jest najbardziej prawdopodobna wersja, ponieważ w budżecie rząd zakładał wtedy wzrost gospodarczy na poziomie 3,7%, tymczasem polska gospodarka zaczęła zwalniać już w roku 2019. Zresztą bardzo ładnie to widać też po pierwszym kwartale 2020 roku, gdzie wzrost gospodarczy mamy na poziomie 2%, a koronawirus przecież jeszcze bardzo się nie odbił na polskiej gospodarce w tym pierwszym kwartale. Więc nie było mowy o 3,7% wzrostu i nie było mowy o zrównoważonym budżecie, ale ładnie brzmiało. No, na to wszystko się nałożył koronawirus, coś, czego nigdy nie doświadczyliśmy, wyłączanie gospodarki guzikiem, zablokowanie znacznej jej części, niedziałanie wielu branż, no i oczywiście załamanie gospodarki w drugim kwartale, jak wiemy, grubo ponad 8% spadku. Są kraje, gdzie ten spadek jest jeszcze bardziej dotkliwy, jak wiemy. No a to musiało się oczywiście odbić przede wszystkim na dochodach do budżetu. Jeżeli gospodarka jest mniejsza niż miała być, to i wpływy podatkowe i VAT, i PIT, i CIT są dużo mniejsze. Rząd szacuje, że one mogą być mniejsze nawet o prawie 40 miliardów złotych. Mnie się wydaje, że
może być nawet jeszcze gorzej. Zobaczymy, jak to będzie dalej w ciągu roku, chociaż fakt faktem, że na razie, to znaczy do końca lipca, bo takie dane mamy, ta dziura w budżecie nie jest jeszcze taka gigantyczna, więc być może uda się rzeczywiście zmieścić z tymi dochodami na poziomie tych 30 kilku miliardów złotych. No tak, panie Marku, ale w tej sytuacji w tej chwili mamy co prawda nieoficjalne wiadomości, ale jednak wypływające z wielu źródeł z Ministerstwa Finansów. I to jest właśnie ciekawe, że z Ministerstwa Finansów, które mówią o tym, że planowany jest jesienią częściowy lub ponownie całkowity lockdown. Łapie się pan za głowę, kiedy słyszy pan, że właśnie takie plotki płyną z resortu, który powinien absolutnie się temu przeciwstawiać za wszelką cenę. Dokładnie tak. Zresztą ja tylko jedno zdanie jeszcze powiem odnośnie tego poprzedniego, bo jedna rzecz to są mniejsze dochody do budżetu, ale druga rzecz, większa, istotniejsza z punktu widzenia tej dziury, to są oczywiście te dziesiątki miliardów złotych, które trzeba pożyczyć, przede wszystkim częściowo wydrukować. Tutaj rola Narodowego Banku Polskiego, cały świat w ten sposób walczy z kryzysem, pożyczyć, żeby wpompować w gospodarkę, żeby tę potężną dziurę zasypać. I stąd mamy dziurę w budżecie, ale rząd podzielił tę dziurę, jeśli mogę tak powiedzieć, na trzy podmioty. Na budżet centralny, to jest 109 miliardów, ale także na Polski Fundusz Rozwoju, także na Bank Gospodarstwa Krajowego. No i teraz w takiej najbardziej pesymistycznej wersji ten sumowany deficyt razem z samorządami, razem z ZUS-em w tym roku może nawet sięgnąć 300 miliardów złotych, 14% PKB. Wtedy w 2010 roku było 8% PKB, więc to pokazuje, jaką rzeczywiście dzisiaj mamy sytuację. A co do tego zamykania gospodarki, no ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam. To będzie katastrofa. Ja rozumiem, że będzie prawdopodobnie konieczność, oby nie, ale wszystko na to wskazuje, patrząc na te prognozy, które dzisiaj mamy, prognozy epidemiologów, zamykanie części, może nawet nie tyle branż, co branż w określonych lokalizacjach. Może jakichś określonych lokalizacji. Troszkę tak jak Chiny i prowincja Wuhan, która została zamknięta, ale nie całe Chiny. Że coś takiego pewnie będzie trzeba robić. Ale jeżeli miałoby dojść do powtórki z marca, no głównie z kwietnia i z maja, chociaż zaczęło się to pod koniec marca, no to ja sobie tego nie wyobrażam. To my mamy rzeczywiście katastrofę na poziomie finansów publicznych, dlatego że będzie trudno pożyczyć kolejne 100 miliardów czy 150 miliardów złotych, a wydrukowanie tych pieniędzy, to co też częściowo dzisiaj już się w Polsce dzieje, to także ma swoje skutki, choćby potężny wzrost inflacji w przyszłym roku, który moim zdaniem by nastąpił. Już w przyszłym roku, nie za 5 lat, tylko już w przyszłym roku. A te całe opowieści Narodowego Banku Polskiego, które słyszymy nie tylko Narodowego Banku Polskiego, też przedstawicieli rządu o tym, że grozi nam deflacja, no to widzimy po danych ostatnich, szczególnie po tak zwanej inflacji bazowej, czyli takiej, gdzie wyrzucamy ceny energii i wyrzucamy ceny żywności, że to są na razie bajki, które możemy, no na razie jest to mało prawdopodobny scenariusz. Ta inflacja bazowa jest najwyższa od 20 lat w Polsce. Czyli naprawdę, jeśli mielibyśmy zasypywać tę dziurę drukowaniem pieniędzy, to też prowadziłoby do katastrofy, tyle że troszkę później ta katastrofa by wystąpiła. Więc ja nie wyobrażam sobie zamrożenia na poziomie takim, jak był poprzednio. Zresztą pamiętam jedno zdanie ministra Szumowskiego. Jak wiemy, dzisiaj mówi się o nim kontrowersyjny minister z różnych powodów, ale to zdanie naprawdę jest bardzo sensowne. Szumowski powiedział bodajże w parlamencie coś takiego. My możemy oczywiście dalej utrzymywać zamrożoną gospodarkę. Pewnie, jeśli tak zrobimy, to mniej ludzi zachoruje, mniej ludzi umrze w związku z koronawirusem, ale jak nie będzie pieniędzy na funkcjonowanie służby zdrowia, to ludzie będą umierali z innych powodów, bo nie będziemy mieli za co ich leczyć. To jest bardzo trudna decyzja z punktu widzenia polityków. Ja mam pełną świadomość tego, wszystko jedno, czy będzie ją podejmował Morawiecki, czy minister zdrowia, czy ktokolwiek inny, to jest bardzo trudna decyzja, bo to jest trochę na zasadzie wyboru, czy ma umrzeć ktoś na serce, czy ma umrzeć ktoś na koronawirusa, ile osób ma umrzeć. Lepiej, żeby umarło oczywiście mniej niż więcej, ale jak to policzyć, jak to z dużym prawdopodobieństwem ocenić, to są bardzo, bardzo trudne decyzje i mam nadzieję, że ani premier Morawiecki, ani nikt inny nie będzie musiał ich podejmować. Ale jeśli mielibyśmy nasilenie zachorowań, to niestety prawdopodobnie przed taką decyzją ktoś w Polsce za kilka tygodni czy za kilka miesięcy stanie. Jakie mogą być konsekwencje całej tej sytuacji dla nas, zwykłych obywateli? Bo jedną rzecz pan już powiedział, czyli wzrost inflacji, czyli mówiąc krótko, wyższe ceny w sklepach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czy sądzi pan, że skończy się koniecznością podwyższania podatków? A jeżeli tak, to jakich?
Ja, panie Kamilo, ja odkąd zaczęło się realizowanie tych potężnych programów społecznych PiS-u, na czele z programem 500+, rozmawialiśmy nawet prywatnie na temat tego programu. To nie jest tak, że on jest całkowicie sensowny i całkowicie niesensowny. Są plusy oczywiście i minusy, ale jednej rzeczy w tym projekcie nie zagwarantowano, finansowania tego projektu. Tezy, że zwiększenie ściągalności podatków jest wystarczające, czy było wystarczające przed koronawirusem, żeby sfinansować wszystkie projekty PiS-u, jest po prostu fałszywa. Taka teza jest fałszywa. Te wszystkie koszty to 60 kilka miliardów złotych, natomiast zwiększenie ściągalności 20 miliardów złotych. No i tutaj właśnie pojawia nam się problem. Dlatego ja już od 3 czy od 4 lat mówiłem o tym, że jak się skończy koniunktura, ona się prędzej czy później skończy, no właśnie się skończyła, to będzie trzeba szukać finansowania w innych miejscach. Więc tak, moim zdaniem, będziemy mieli nakładanie albo nowych podatków, czy parapodatków, albo podwyższanie tych, które są. To nie musi być tak, że VAT pójdzie w górę, CIT albo PIT. Przecież już dzisiaj nam się pojawiają różnego rodzaju koncepcje, żebyśmy daleko nie szukali. Mamy relatywnie tanie paliwo, tanią ropę na świecie. Mówię relatywnie, biorąc pod uwagę to, co przecież jeszcze całkiem niedawno obserwowaliśmy. Ale i dzięki temu te ceny na stacjach nie są bardzo wysokie, ale przecież dwukrotnie w ciągu ostatnich 2 lat poszła w górę opłata paliwowa. To jest taki jeden z przykładów. No dobrze, ale jakie inne, znaczy to zupełnie teoretycznie, jakie podatki mogłyby pójść w górę? Jeżeli nie CIT, jeżeli nie PIT, jeżeli nie, no nie takie podstawowe, o których myślimy, to co? Gdzie są te ukryte podatki, o których pan mówi? Ja oczywiście mogę podać parę przykładów, natomiast chcę jednoznacznie powiedzieć, ja nie mam zielonego pojęcia, co rząd wymyśli, ale mogę sobie wyobrazić na przykład wprowadzenie podatku katastralnego, prawda? Czyli podatku od nieruchomości, od wartości nieruchomości. On jest mało prawdopodobny, dlatego że on jest trudny do przyjęcia społecznie. Sobie z tego zdaję sprawę, chociaż zawsze można zrobić taki podatek, zakładając, że płaci się go od wartości nieruchomości powyżej jakiejś wielkości. Wtedy z punktu widzenia na przykład głosujących na jedną czy drugą partię, można chronić tych swoich wyborców, tak to określę bardzo delikatnie. Prezes Kaczyński chyba jednoznacznie powiedział, że ten podatek nie jest absolutnie rozważany przez PiS, ale ja to daję jako przykład. Możemy sobie wyobrazić jakieś inne opłaty, które się mogą pojawić po to, żeby te pieniądze ściągnąć. Więc ja się obawiam, że przyszły rok czy następny rok, nawet jeżeli nie będziemy mieli zamrażania gospodarki w tej chwili pod koniec roku, to dokładnie w tym kierunku pójdziemy, bo to jest naprawdę matematyka, panie Kamilo, to jest matematyka. No niestety skądś musimy wziąć te środki. Oczywiście druga opcja to jest cięcie wydatków socjalnych. Zresztą my mamy już dzisiaj takie próby zmniejszenia wydatków na poziomie państwa. Słyszymy przecież o tych próbach odchudzenia administracji publicznej, ale to będzie wszystko za mało. Natomiast, no właśnie, cięcie wydatków socjalnych, no ale co tak naprawdę miałoby być ścięte? Bo przecież nikt w Polsce, nawet gdyby dzisiaj opozycja przejęła władzę programu 500+, nie zabierze. Może co najwyżej zmienić formułę wypłaty. Może, nie wiem, uzależnić to od dochodów rodzin. Tak na marginesie moim zdaniem byłoby to sensowne. Ale nie widzę tutaj możliwości jakichś potężnych cięć, więc raczej pójdziemy w kierunku zwiększania obciążeń. Tego się boję. No tak, tego wszyscy się boją chyba, niestety. Panie Marku, czy pana zdaniem Polska jest jeszcze wiarygodnym podmiotem na rynkach finansowych w kontekście tego zadłużenia, o którym mówimy, tych obligacji, o których mówimy? Czy my jesteśmy jeszcze wiarygodnym partnerem, wiarygodnym podmiotem na rynku finansowym? I tutaj w Europie, no właśnie, na świecie. No właśnie, gdyby rok temu, czyli pod koniec sierpnia zeszłego roku, gdyby ktoś powiedział, że deficyt budżetowy w Polsce w roku 2020 będzie wynosił 109 miliardów złotych, a deficyt sektora finansów publicznych z pewnością przekroczy 200 miliardów, a może zbliży się do 300, to taka informacja z ust jakiegoś cenionego ekonomisty albo przedstawiciela rządu doprowadziłaby na przykład do załamania kursu złotego. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ale mamy koronawirusa i cały świat się pogrążył w kryzysie i cały świat widzi tylko dwa sposoby ratowania gospodarki. Mianowicie pakowanie potężnych pieniędzy w tę gospodarkę albo w postaci dopłat do przedsiębiorstw, albo w postaci dopłat do tracących pracę, albo jeszcze w kierunku różnych inwestycyjnych wydatków, z pożyczonych pieniędzy, czyli zwiększanie długów, zwiększanie dziur w budżetach i wypełnianie tych dziur pożyczonymi pieniędzmi i przeznaczenie tych pieniędzy na to, o czym mówiłem przed chwilą, albo druga opcja, drukowanie tych pieniędzy i banki centralne na świecie, bardzo wiele banków centralnych na świecie, także Narodowy Bank Polski to robi. W związku z tym nikt się dzisiaj na Polskę nie obraża, nikt Polski nie wytyka palcami, dlatego że wszyscy na świecie robią to samo. Ale my będziemy musieli
perspektywie najbliższych miesięcy, może kwartałów, pokazać program ograniczania tego narastającego długu, ograniczania tej dziury w budżecie, po to, żeby być wiarygodnymi. Czyli na razie jeszcze nikt tego od nas nie wymaga, natomiast zbliża się ten moment, kiedy taki program będzie trzeba pokazać. Są takie kraje, które już dzisiaj są bardziej odpowiedzialne niż my, bo chyba mogę takiego słowa użyć. Niemcy w momencie prezentacji swojej pierwszej tarczy, czyli na przełomie marca i kwietnia, minister finansów Niemiec zakończył konferencję prasową stwierdzeniem. Tak, będziemy się teraz zadłużać. W kolejnych tygodniach te plany długu wzrosły jeszcze bardziej. Dzisiaj rząd niemiecki będzie musiał dodatkowo w tym roku pożyczyć przynajmniej 220 miliardów euro. Na początku mówiło się o 160 miliardach euro, ale powiedział minister... wrócić do zrównoważonego budżetu. Niemcy w ciągu ostatnich 5 lat miały nawet nadwyżki budżetowe, więc to jest wyraźne pokazanie kierunku. Tymczasem jeśli chodzi o polski rząd, nikt czegoś takiego na razie nie zrobił. Nie ma takiej konieczności. Jeszcze raz to podkreślę. Dzisiaj nie na takie rzeczy się patrzy, ale to będzie trzeba zrobić w perspektywie najbliższych miesięcy czy 2-3 kwartałów, czyli pokazać, jak chcemy ten dług ograniczać, pokazać, jak chcemy ograniczać tę dziurę w budżecie centralnym, także w innych miejscach, jeżeli oczywiście się to pojawi. Podsumowując, jeśli chodzi o polskich przedsiębiorców, teraz wystarczy im nie przeszkadzać, czy będzie im potrzebna jakaś kolejna tarcza antykryzysowa? Zawsze najważniejsze jest to, żeby im nie przeszkadzać. Oczywiście to jest takie hasło bardzo trywialne, ale ja naprawdę jestem też związany z realnym biznesem i wiem, co polscy przedsiębiorcy potrafią, jak się im nie przeszkadza. Więc to jest najważniejsze w tym wszystkim. Natomiast oczywiście, że dalsze tarcze są potrzebne, tylko że my już nie za bardzo mamy na nie pieniądze. Jeżeli to na poziomie może miliardów złotych, i to raczej kilku, a nie dziesiątków miliardów, tak jak w przypadku tarczy finansowej. Więc na co liczymy? No przede wszystkim na pieniądze unijne, przede wszystkim na tą tarczę, na ten projekt 750 miliardów euro. On będzie bardzo precyzyjnie przeznaczony, to nie będzie na wszystko. On będzie przede wszystkim na ekologię i na nowe technologie, no ale liczę na to, że będzie się udało trochę z tych pieniędzy zaczerpnąć, ale to dopiero mniej więcej za rok, bo raczej nie ma możliwości, żeby one fizycznie szybciej zostały uruchomione, no może trochę wcześniej niż za rok. Natomiast najbliższe miesiące, tu niestety nie mamy co liczyć na jakieś gigantyczne pieniądze, które się pojawią, więc niestety, pani Kamilo, będziemy słyszeć o poprawiających się wskaźnikach. PKB już nie będzie tak bardzo spadało, produkcja przemysłowa pewnie już będzie rosła nieznacznie, ale będziemy jednocześnie słyszeć o rosnącym bezrobociu. Nie mam co do tego wątpliwości. To jest opóźniony efekt. Także w wyniku działania tarcz, także w wyniku prawa pracy, które w Polsce mamy, czyli okresu wypowiedzenia. I będziemy także słyszeć o rosnącej liczbie upadłych przedsiębiorstw. Na razie mamy trochę dziwną sytuację. Mam dane ze Śląska na przykład. Jeden z dziennikarzy mi je zresztą przekazał, który analizuje te kwestie. I w drugim kwartale na Śląsku mamy mniej upadłości niż w drugim kwartale w zeszłym roku. Ale to właśnie ze względu na to, że były te pieniądze, że te dziesiątki miliardów złotych zasiliły płynnościowo firmy, także te firmy, które miały kłopoty, chociaż pamiętajmy, że musiały płacić na przykład ZUS, żeby te pieniądze dostać. W związku z tym pewne rzeczy się odłożyły w czasie, ale tak jak powiedziałem, nie mam wątpliwości, że najbliższe miesiące przyniosą nam gorsze dane właśnie te, o których powiedziałem, czyli na przykład rynek pracy, na przykład ilość upadłości i dokładnie takie same prognozy są także choćby w największej gospodarce, najmocniejszej, najpotężniejszej gospodarce europejskiej, czyli w Niemczech. I tu stawiamy kropkę. Marek Zuber, ekonomista, państwa gościem, z nie najlepszymi prognozami, no ale co zrobić? Rzeczywistość jest jaka jest, musimy się do niej przyzwyczaić i przywyknąć niestety. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, dużo zdrowia życzymy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, Marek Zuber, w super raporcie. Dziękujemy bardzo. I teraz codzienne, rytualne pytanie do mojego wydawcy Michała Kozłowskiego. Michałku, o czym dzisiaj Adam Feder? Aha, nie wiemy. No dobrze, to Adam Feder dzisiaj państwa zaskoczy. Adam Feder tajemniczy dziś, tak tutaj słyszę, i jego będzie dobrze. Zostawiamy państwa teraz z Adaszem, jego folietonem. Do zobaczenia, zaraz wracamy. Dzisiaj odrobina luksusu, polskie Malediwy, coraz bardziej popularny kierunek weekendowych eskapad, miejsce, gdzie można dostać poparzeń skórnych oraz ugrzęznąć jak w bagnie. Malediwy, te prawdziwe, wyglądają tak. A to nasze polskie Malediwy,
Na pierwszy rzut oka właściwie nie ma różnicy. Niedaleko Turków w Wielkopolsce można się więc poczuć jak na Oceanie Indyjskim. A jeżeli tak jest, no to po co wydawać pieniądze na samolot? Wystarczy kupić bilet na PKS do Turku. Wielu ludzi wychodzi z takiego założenia. Dwóch turystów ugrzęzło w szlamie, strażacy musieli ich wyciągać. To była spektakularna akcja, bo jeden z plażowiczów im bardziej chciał się wydostać, tym bardziej się zapadał i ugrzązł w tym szlamie po pachy, a drugi pospieszył mu z pomocą i właśnie to był błąd. Polskie Malediwy, czyli osadnik Gajówka, składowisko żużlu i popiołów z elektrowni Adamów, nazywany jest Lazurowym Jeziorem, no bo rzeczywiście wygląda elegancko, można tu poczuć się jakby luksusowo, ale po pierwsze wciąga zazwyczaj buty i sandały. A po drugie, nie wolno wchodzić do tej wody. Ona właśnie dlatego jest taka lazurowa, bo pływają w niej poprzemysłowe odpady. Zabrania się kąpieli, chodzenia po plażach popiołowych, wypasania bydła też się zabrania. Plażowicze nie chcą o tym słyszeć, bo ludzi ciągnie do luksusu. Człowiek nie po to cały rok ciężko pracuje, żeby potem nie mógł jak jakiś niemiecki emeryt poleżeć sobie nad turkusową wodą. A dlaczego tu nie ma sprzedawców lodów, kukurydzy, dlaczego tu nie ma budek z goframi? No właśnie dlatego. Strażacy i policjanci apelują, aby podziwiać to lazurowe jezioro z punktu widokowego, specjalnie przygotowanego na tę okazję. A jeżeli już ktoś naprawdę musi mieć luksusowy weekend, no to niech jedzie się pobawić do polskiego Las Vegas na przykład. I będzie dobrze. Adam Feder jak zwykle kończy wydanie super raportu, tak też jest dzisiaj. Ja bardzo Państwu dziękuję za liczną obecność. Pozdrawiam wszystkich naszych widzów zarówno na kanale na YouTubie, jak i na Facebooku i oczywiście wszystkich na stronie głównej SEPL. I tutaj widzę, że się bardzo Państwo domagają, a przynajmniej jeden z panów chyba, żeby pozdrowić Rudę Śląską. Także pozdrawiamy Rudę Śląską bardzo mocno. Ściskamy i dużo zdrowia życzymy. Proszę na siebie uważać. Na dziś już kończymy, więc życzymy Państwu dobrego, spokojnego dnia. Jutro Państwa gościem o godzinie 9 będzie Lech Wałęsa, były prezydent, tuż przed obchodami 40. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Ta, przypomnę, już w niedzielę. Co zostało z tamtej Solidarności? Czy jest nam potrzebna nowa? O tym jutro między innymi z Lechem Wałęsą rzecz jasna, ale to nie będzie jedyny gość, więc proszę z nami być jutro od 9. Dziękujemy, spokojnego dnia i do zobaczenia.